Cześć! Dzisiaj zamieniliśmy słynnego Opla Merive na AMG GTR Drifta i zobaczymy reakcję ludzi na przyspieszenie tego samochodu. Oglądajcie! Pani stoi za mną, nie wiem czy widzicie i nie może uwierzyć. Przepraszam, ale to ja jestem pani kierowcą dzisiaj. Robert, na aplikacji. Nie, jak najbardziej nie. Dzisiaj jest trochę inaczej. To ja. Tutaj jestem, macham panu ręką. Nie, bezbłędne są te reakcje. Dzień dobry, ale poważnie? Bez ściemy, totalnie bez ściemy. Jestem pana kierowcą, panie Piotrku. No ładnie. Witam, Robert. Zaskoczył się pan? AMG GT. Czy to jest nitro? Przepraszam, czy pani jest narzeczoną Szymona? Na aplikacji go właśnie wiozę. Może dziewczyna będzie chciała się przejechać. No myślę, że na pewno. Bardzo mi było miło poznać cię. Mnie ciebie również, fajnie. Czekam na twoją narzeczoną, jakkolwiek to nie zabrzmi. Jasne, nie ma sprawy. Zapraszam. Ja się boję. Słusznie. Ma pani bardzo fajnego narzeczonego. No tak, ale jak to jest, że no ludzie czekają... Dobra, potem pogadamy. Może no, czekają na Merive, widzą takie auto, to ludzie nie mają zawahania. Mają zawahanie? No, szkoda, że pan, szkoda, że miałem okulary, bo jak nie miał okulary, to będzie było takie... Czy pani Eliza? Tak. Jestem pani kierowcą. Tak. Robert, zapraszam. Pan pracuje w takim miejscu, nie wiem. Mówiła pani, że chce pani szybko. Proszę, po raz YouTube'a. Wiesz, co mnie bardziej chyba by emocjonowało? Nie wiem. Gdybym zasiadła na twoim miejscu. To zamieniamy się? Nie, myślę, że nie. Ale... Możemy się zamienić. W przyszłości. Tutaj, nie. Tutaj, na światło. Nie, dziś nie. Zapinaj pasy. To jest bardzo ważne. Safety first, jak to mówią. Witam kierowca z tej strony. Dzień dobry, nie widzę pana. Jest pan na przystanku z torbą, tak? Tak. Proszę się odwrócić. Tak. I wsiąść do takiego samochodu, który bardzo głośno krzyczy. Dzień dobry, jestem pana kierowcą. Joke. Nie, zapraszam. Stos. Po co miałbym żartować? Jestem poważnie ubrany, więc muszę być również poważnie. Robert, witam. Miał być Opel, po prostu. Tak. To moje poprzednie auto. Właśnie.
Kurczę, to ja może zmienię i pojedziemy do jakiegoś Pruszkowa, czy Gdańska, czy do tego. Już otwieram. No takiego pojazdu się nie spodziewałam. Zapraszam. Dzięki. Dzień dobry, przepraszam. Jestem pani kierowcą. Ile to będzie kosztowało? Zapraszam, jestem pani kierowcą. Robert, już otwieram. Serio? Pasy zapięte? Czy ktoś się trafi, kto będzie się z nami ścigał? Nie, no nie można się ścigać, bo to jest nielegalne. Koło nas stoi Porsche. Nie sprowokujemy. Jestem pani kierowcą. Pani brunetka jedzie w drugim aucie. Mamy specjalnie Maybacha przygotowanego dla pani. Uwaga. Okej. Nie wierzyła pani zbytnio? No nie, trochę nas przerażyliście. Ale dobrze jest tutaj zaznaczone? Tak. To rzuca po prostu głową. No niesamowite auto, to jest przyjemność z życia, tak, coś takiego. Dodam szoku. Chory gość. Zarąbista sprawa, polecam wszystkim. Ten gość wie, jak się jeździć Uberem. Wszystko fajnie i przeżycia były naprawdę fajne, bo mogliśmy przeżyć to, czego tak na co dzień nie mamy. Ciężka harowa aż do nocy, ale mam jednak nadzieję, że film wam się spodobał. Bardzo dziękuję Jose za udostępnienie samochodu. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia.